Cześć, witajcie na kanale ntbxc.pl. Zbliża się koniec roku, więc pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić jakieś takie małe podsumowanie tego, co działo się w kolarstwie górskim w 2018 roku. Chciałbym tu jak najbardziej skupić się na sporcie, więc może zacznijmy od tego, że sezon był dość udany dla Maji Włoszczowskiej, bo zajęła pierwsze miejsce w Pucharze Świata w Val di Sole, była piąta na Mistrzostwach Świata. W międzyczasie zanotowała też bardzo dobre wyniki i skończyła sezon na trzecim miejscu klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co jest bardzo dobry wynik. A przy okazji Cross Racing Team zaliczył 4 wygrane, jeśli chodzi o kobiety z 7 możliwych, bo 3 razy wygrywała Jolanda Neff, no i raz właśnie Maja Włoszczowska. Raz tylko zawodniczki Cross Racing Teamu uległy Ganricie i 2 razy uległy Anita Langwet. Tutaj osobnym tematem jest temat Mistrzostw Świata, gdzie w wyścigu kobiet wystrzeliła Kate Courtney, chociaż mówiło się o niej jako jednej z faworytek, natomiast jeśli chodzi o cały przegląd Pucharu Świata, no to ona notowała takie miejsca bardziej w pierwszej dziesiątce, w drugiej części tej pierwszej dziesiątki, bo chyba najlepsze jej miejsce w Pucharze Świata to było 6. Były 7, 8, 9 i też poniżej dziesiątki miejsca. Także no, te wyniki notowała dobre, ale jednak mimo wszystko no, jakby te miejsca nie mówiły o tym, że ona będzie jakąś taką murowaną faworytką. Natomiast gdzieś tam po cichu mówiło się, że może wygrać. No i wygrała i bardzo fajnie, bo trochę tak przewietrzyła, wydaje mi się, ten damski peleton, jeśli chodzi o kolarstwo górskie. I ten przyszły sezon może być bardzo ciekawy, nie tylko ze względu na to, że te młode zawodniczki zaczynają coraz lepiej jeździć, ale też ze względu na to, że porobiło nam się dosyć dużo roszad transferowych teraz w tym sezonie jesienno-zimowym i pewnie jeszcze o kilku, za parę dni usłyszymy po nowym roku, więc może wydarzyć się jeszcze na tym polu wiele ciekawych rzeczy. Będąc przy Pucharze Świata też trzeba sobie powiedzieć o tym, że dosyć ważnym wydarzeniem w tym sezonie była premiera nowego napędu Shimano XTR, napędu z możliwością założenia jednej zębatki z przodu i 12 z tyłu. Shimano nadgoniło tą małą lukę do SRAMa i wydaje mi się, że powoli może zacząć dyktować warunki, jeśli chodzi o rynek tych napędów sportowych. Pewnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym najbliższym sezonie, jakie teamy będą jeździły na XTR-ze, jakie będą jeździły na SRAM-ie. To jest dosyć ważne, jeśli chodzi o jakieś tam rozgrywki właśnie sponsoringowo-teamowe. No i to też się rozwiąże na pewno w sezonie 2019. Jeśli chodzi o rywalizację mężczyzn w Pucharze Świata, no to tutaj dalej dominuje Nino Schurter, natomiast przegrywa. Przegrał z Samuelem Geise, przegrał z Gerardem Kerschbaumerem i przegrał z Matthiasem Flückigerem. Także Nino da się pokonać, jest wyprzedzany przez innych zawodników, ale wbrew temu, co mówią wszyscy, nie wygrywa z nim Mathieu van der Poel, tylko inni zawodnicy. No zobaczymy, jak wyjdzie następny sezon Mathieu van der Poelowi. Moim osobistym zdaniem jeszcze to nie jest jego czas i jeszcze w tym sezonie nie będzie jakoś królował w Pucharze Świata. Myślę, że dalej dominację swoją potwierdzi Nino Schurter, a moim zdaniem takim przełomowym sezonem może być sezon 2020, chociaż na ten sezon też się może bardzo dobrze przygotować Nino Schurter, no bo jest to sezon olimpijski, natomiast tym docelowym startem właśnie będą Igrzyska w Tokio, a losy Pucharu Świata mogą toczyć się wtedy różnie, no bo nie inni zawodnicy mogą odpuszczać ten Puchar Świata, chcąc się właśnie jak najlepiej przygotować do mistrzostw, do Igrzysk Olimpijskich. I tam jakby do swoją dominację może wtedy potwierdzać Mathieu van der Poel. Natomiast to co zrobi Mathieu van der Poel nadal jest wielką niewiadomą, bo on mówi, że będzie jeździł MTB, po czym jeździ wyścigi szosowe. W sezonie zimowym oczywiście skupia się na przełajach, więc to, co się wydarzy z tym młodym zawodnikiem, moim zdaniem jest jeszcze jedną wielką niewiadomą i nie ma co się chyba za bardzo podpalać na to, że on będzie nowym dominatorem w wyścigach cross country, w Pucharze Świata, na Igrzyskach Olimpijskich i na Mistrzostwach Świata. Natomiast zdecydowanie objawieniem tego sezonu był Gerard Kerschbaumer, który 3 razy był drugi w Pucharze Świata, raz wygrał Puchar Świata i był drugi na Mistrzostwach Świata, więc to był jego chyba sezon życia.
na pewno brałby te nawet drugie miejsca w ciemno, jeśli chodzi o takie typowania przed sezonem, a tutaj się okazuje, że nawet wygrał jeden z Pucharów Świata i miał nawet bardzo duże szanse na to, żeby wygrać Mistrzostwo Świata, więc no to był wspaniały sezon tego zawodnika i zobaczymy, czy uda mu się tą formę utrzymać w sezonie 2019. Jeśli chodzi o polskie cross country, no to tutaj nadal mamy sytuację taką, jaką mieliśmy w latach poprzednich, czyli mamy Maję Włoszczowską, która zajmuje topowe lokaty, wygrywa wyścigi. Mamy też Kasię Sołus-Miśkowicz, która regularnie przyjeżdża na dobrych pozycjach w Pucharze Świata. Zajęła też 17. lokatę na Mistrzostwach Świata. No w elicie mężczyzn jest raczej słabo, mimo dobrych chęci, mimo naprawdę przyłożenia się do startów Marka Konwy i Bartka Wawaka. No to dalej panowie gdzieś tam oscylują koło tego 30-40 miejsca. No cóż, no wydaje mi się, że może być ciężko już o jakieś lepsze wyniki. No, może jakimś rzutem na taśmę jeszcze gdzieś tam w okolicach Tokio któryś z tych zawodników się zepnie na jakiś lepszy wynik. Natomiast nie spodziewałbym się fajerwerków. I kontynuując tą myśl, też nie spodziewałbym się jak niestety żadnych fajerwerków po innych zawodnikach i zawodniczkach tych młodszych kategorii. No warunki do trenowania są niestety beznadziejne i w związku dalej jest, w związku kolarskim, w PZKOL-u dalej jest taki straszny kibel, który wątpię, żeby się do Tokio rozwiązał. Myślę, że możemy myśleć już nie o igrzyskach 2024, tylko bardziej 2028, jeśli mamy chcieć jakiś tam mieć porządnych zawodników czy zawodniczki, bo myślę, że w to pokolenie już raczej nie za wiele ma szans, by cokolwiek osiągnąć. No bo gdybyśmy chcieli myśleć o jakichś takich wynikach, nawet pokroju, powiedzmy właśnie Kasi Sołus-Miśkowicz, czy gdzieś tam o 15 miejscu na Mistrzostwach Świata, no to gdzieś tych zawodników i zawodniczki powinniśmy widywać, chociaż w wyścigach juniorskich już na jakichś dobrych lokatach. No a tego ze względu na finanse, na złą bazę, na no wszystko jest źle, jeśli chodzi o trenowanie, o takie centralne, no nie da się tego przeskoczyć, a kluby też no, za wszystko pieniędzy nie wyłożą. A rodzice też nie mają pewnie tylu pieniędzy, żeby wszystko swoim dzieciom sponsorować, każdy wyjazd, każdy sprzęt, wszystkie naprawy, suplementacje, diety, trenerów. I tutaj można by tą listę wymieniać w nieskończoność. Także no tam musi jakaś solidna bomba wybuchnąć, jeśli chodzi o związek kolarski, i wtedy możemy myśleć o jakichkolwiek zmianach, bo to, co jest teraz proponowane, to cały czas są jakieś mrzonki, nic z tego nie wynika i nic z tego nie będzie, jeśli to tak będzie wyglądało dalej. Kontynuując temat związku kolarskiego, PZKOL-u, no to było chyba najważniejszy news tego roku, czyli aresztowanie byłego trenera kadry kobiecej i nie tylko chyba kobiecej, Andrzeja P. On nadal przebywa w areszcie, sprawa jest w toku, pewnie zeznania są jakieś spisywane, no zobaczymy, co z tego wyniknie, natomiast ciężko cokolwiek o tym mówić na tym etapie. No mam nadzieję, że ta sprawa zostanie może w przyszłym roku rozwiązana, tak żeby wszyscy zainteresowali mieli w końcu wolne głowy od tej sprawy i mogli zająć się trenowaniem i swoim życiem, cokolwiek w nim robią. No i tak to wygląda. To był chyba najmocniejszy taki news, jeśli chodzi o polskie kolarstwo górskie i chyba w ogóle kolarstwo w tym roku. No i oby takich sytuacji już nie było. Bo też, co się trochę wiąże z tą sprawą, to chciałbym powiedzieć o tym, że według mnie właśnie ten sezon miniony w kolarstwie, to można powiedzieć, że to jest taki sezon bardzo nastawiony na właśnie kobiece kolarstwo. Moim zdaniem wyścigi kobiet były w tym sezonie dużo ciekawsze niż wyścigi mężczyzn. Zawodniczki też bardzo mocno akcentowały swoją pozycję i widać, że już w samym UCI pojawiają się przepisy, które mają wyrównać płace dla kobiet, mają kobiety być lepiej traktowane w zawodowym peletonie. Jest kilka takich spraw podobnych, obyczajowych jak u nas, one wypłynęły gdzieś na świecie także.
Więc coraz więcej się o tym mówi i moim zdaniem bardzo dobrze, bo fajnie, żeby te warunki do trenowania i do ścigania kobiety miały takie same jak mężczyźni. No bo te wyścigi, tak jak powiedziałem, są moim zdaniem nawet dużo bardziej ciekawsze, więc fajnie, żeby to się trochę lepiej rozwijało. No i zawodniczki same jakby podkreślają też swoją wartość. Był ten fajny film przed Mistrzostwami Świata, czy po Mistrzostwach Świata, które nakręciły zawodniczki z wyścigów cross country, z Pucharu Świata. W przyszłym sezonie to pójdzie chyba jeszcze bardziej. Zobaczymy, jakie wejdą przepisy w UCI, jeśli chodzi właśnie o te opłaty dla zawodniczek i gwarantowane pensje, bo z tym wiąże dosyć duże nadzieje, że po prostu więcej kobiet będzie chciało się na poważnie zająć tym kolarstwem. Bo cały czas, no, nie ukrywajmy, ten jakby poziom jest mocno zróżnicowany w kobietach. Jest część kobiet, która jest naprawdę pro zawodniczkami, a część tego peletonu trochę jest tak pół na pół. Trochę są pro zawodniczkami, a trochę mają jeszcze swoje inne zajęcia i wcale nie wiążą przyszłości z kolarstwem, a szkoda. Bo jeśli ten kobiecy peleton się bardziej sprofesjonalizuje, to pewnie te wyścigi będą jeszcze bardziej ciekawsze. Drugim newsem roku, oprócz tego, że aresztowali trenera Andrzeja P., był także temat dopingu i temat dopingu wśród mastersów, co było dosyć mocno żenujące moim zdaniem. No, taką najgłośniejszą sprawą była wpadka Krzysztofa Krzywego gdzieś tam na szosowych mistrzostwach Polski mastersów czy coś takiego. Natomiast warto o tym powiedzieć, no bo jednak Krzysztof Krzywy jest dosyć mocno kojarzony ostatnimi latami z wyścigami MTB, z maratonami MTB. No i niestety wpadł na dopingu. Co się wydarzy w związku z tym? Dużo było jakichś tam zapowiedzi, że będą kontrole nawet na amatorskich wyścigach. Dużo się szumu wokół tego zrobiło. Moim zdaniem temat przycichnie w sezonie 2019 i trochę wrócimy do tego, co było. Bo jednak nadal wykonać kontrole antydopingowe na wyścigach takich bardziej amatorskich to jest, no, dosyć ciężka sprawa. Ja osobiście Nie mam pewności do tego, czy takie badania na wyścigach amatorskich powinny być robione. Na wyścigach Masters może owszem, ale też, no, nie oszukujmy się, niewielu organizatorów będzie miało budżet na to, żeby jeszcze wykonać testy antydopingowe, bo jednak spięcie budżetu na wyścigach tych Masters, no, nie jest najprostszym wyczynem i myślę, że w następnym sezonie, czy tam w sezonie 2020, pewnie jeszcze usłyszymy o jakichś wpadkach polskich zawodników, może polskich mastersów, może nawet amatorów. No, trzeba się z tym liczyć. No cóż, no, im więcej ludzi uprawia ten sport, tym większa szansa na to, że ktoś będzie na tyle mądry, żeby się na to nabrać, na to zdecydować, na taki krok, no bo chęć wygrywania jednak w ludziach jest wielka i tak to wygląda. No i to by było chyba na tyle. Te kilka takich podsumowujących wiadomości chciałem tutaj Wam przekazać, a jednocześnie chciałem też zapowiedzieć, że udało się trochę ogarnąć studio, udało się troszeczkę ogarnąć sprzęt do nagrywania filmów i mamy nadzieję, że będzie tych filmów teraz więcej. Może nie będzie to znowu program cykliczny, ale może w jakimś tam takim raz na dwa tygodnie wydaniu jakieś wideo ode mnie wyjdzie. Natomiast w sezonie będziemy chcieli się pokazać na jakichś zawodach, może częściej niż tylko na Mistrzostwach Polski, i zrobić dla Was relację, bądź to na żywo, bądź po prostu fajną relację wideo łącznie z wywiadami od zawodników. No ale na to musi nam pozwolić budżet, który właśnie spinamy z różnymi naszymi partnerami. Jeśli to się uda, to będziemy na wyścigach, jeśli to się nie uda, no to na tych wyścigach nie będziemy, bo trzeba tu mieć po prostu jakieś pieniądze. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby tam zalajkować ten film, żeby dać nam subskrypcję. Klikajcie w te dzwoneczki, bo bardzo mało ludzi wchodzi na filmy z subskrypcji. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten sezon był dla Was udany i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!